Andrzeja Seremeta na podstawie ustawy o prokuraturze jako naczelnego organu prokuratury o pilne objęcie osobistym nadzorem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku w sprawie nadużyć popełnionych przez urzędników Urzędu Miejskiego w Słupsku w trakcie przetargu na projekt akwaparku przy przyjęciu projektu bez weryfikacji jego wiarygodności i prowadzenia budowy mimo wiedzy, że projekt sfałszowano i inwestycja może stwarzać zagrożenie dla przyszłych użytkowników. Proszę Państwa, ta sprawa zbulwersowała nas wszystkich. Kilka dni temu mieszkańcy Słupska zostali poinformowani, że od maja 2011 roku, a więc już prawie rok temu, toczy się śledztwo w sprawie sfałszowania dokumentów dotyczących tej jednej z czołowych inwestycji w Słupsku, a mianowicie akwaparku.